Możesz powiedzieć to, co zacząłeś mówić przed chwilą teraz głośno? Mogę powiedzieć. No to powiedz. Że straszyli mną, bo co? No właśnie nie powiedzieli dokładnie czemu. Ale moi koledzy z zespołu, tak? Byłego zespołu. Moi znajomi, moi przyjaciele powiedzieli, że właśnie przychodzę do ciebie, to nie boisz się do niego przyjść? No właśnie. Ale czego mam się tak? Przecież nie złego. Ale trzy osoby wysiadły z odgryzionymi uszami, dwóm przecięliśmy pępowinę, a trzem przecięliśmy... Ale pępowinę trzeba odcinać. No, czasami, wiesz, no. Kamil Pawelski, myślisz, że nasi widzowie internetowi, to oni mogą cię znać, nie? Ale czy rodzice tych naszych widzów cię znają, czy nie? Że wiesz, masz dużo takich pewnie fanek, które mówią, o, tylko Kamil, mama mówi, ale jaki Kamil? No, ale Menel, jak to Menel, córko, nie będziesz oglądać takich rzeczy? Mamy znają, myślę, że mamy znają. Masz takie wicki, takie 40+? Bardzo je lubię. Ty je lubisz? Tak, są bardzo sympatycznymi osobami. Wszystkich swoich odbiorców lubię. A znasz ich? Spotykasz się z nimi? Masz okazję? Spotykamy oczywiście, jeżeli jest taka szansa, ale mamy ze sobą kontakt elektroniczny, bo jestem bezpośrednio podpięty pod swoje kanały, więc staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości, komentarze. Ekskluzywny Menel. Powiedziałem, jadąc tutaj, ale przepraszam cię, bo ja to powiedziałem z sercem, że jesteś taką szafiarką tylko w wydaniu męskim trochę, nie? Tak, no jakby nie było, można tak to podpisać pod taką nomenklaturę. Ale jakby poszerzam troszeczkę swoją działalność. Dotykam też tematy związane z męskością na blogu, więc to nie jest takie tylko i wyłącznie szafiarstwo. A my dzisiaj w Polsce obserwujesz problem z męskością? Nie obserwuję problemu, obserwuję redefinicję męskości. Próbuję nam się mówić, że mamy kryzys męskości, ale ja uważam, że... Okej, nie chcę powiedzieć, że z nami facetami jest super, ale myślę, że redefiniujemy trochę pojęcie męskości. Kiedy ja pamiętam męskość za czasów, kiedy byłem małym i obserwowałem swojego tatę czy dziadka, to było zupełnie coś innego niż jest teraz. No a teraz to co? Z czym ci się kojarzy? Co to znaczy męski facet dzisiaj? Męski facet w mojej ocenie jest to facet, który jest odpowiedzialny za siebie, za najbliższych. I to jest klub. Przepraszam cię. A propos reformy mojego zespołu, tak? Zobacz, jak ja mówię, co to znaczy męski facet, to Dominik zamiast pokazać kamerę na mnie, nie? To w ogóle nic. Domino, to jest twój ostatni program. Trudno. Jeszcze raz. Co to znaczy męski facet? Męski facet to jest facet, który jest odpowiedzialny za siebie i za najbliższych. A czyli troszeczkę szerzej w sensie. No tak. Patrzysz na to. No zdecydowanie. Ja myślę, że trudno jest oceniać. Ja wiem, że teraz prowadzisz taką dyskusję troszeczkę a propos męskości, że męski facet nie powinien nosić takich spodni, nie powinien nosić takich butów. Ale jak już ma brodę, to już mu bliżej, nie? No tak. To trochę tak, no stereotypowo, ale z drugiej strony, no czy broda... Co? No, dodaje coś do męskości? Oczywiście. No, wiesz, wizualnie jak ja bym tak. Jakbym był swoim synem. Straszne to jest. Ale w głowie jest najważniejsze. No, no wiem, no jest. Ja wiem, że to tak brzmi fajnie, jak się o tym opowiada, ale jednak ja tak patrzę trochę szerzej na ten temat. Słusznie, ale powiedz, dlaczego tak swoją drogą, jak sobie byłeś poza tym światem jeszcze internetowego, mówienia o modzie, czy nawet trochę szerzej, to skąd się bierze sukces z tego, że dzisiaj dziewczyny no-name'y, powiedzmy, nie obrażając ich, bo wiem, że to są już dzisiaj ludzie i instytucje dla wielu swoich fanów, ale że one mają takie wzięcie. Chyba z czasów, w których żyjemy, no żyjemy w bardzo wirtualnym świecie i te kanały, w których osoby się pojawiają, tak zwane social media, pozwalają na takie dotarcie. I myślę, że jakby ten wachlarz, jakby katalog tych osób jest ogromny w sieci. Ja bym przetasował, bo myślę, że rozróżniam blogerów od influencerów, od osób, które jakby mają jakiś realny wpływ. Dużo jest takich osób, które przeglądam ich kanały, widzę, że mają ogromne ilości followersów czy odbiorców, ale totalnie nie wiem, kim są te osoby. Jasne. Więc to jest jakby taki minus chyba tego całego świadka. Bo czytam z kolei i słyszę ekspertów, którzy mówią, że dzisiaj dla pewnego pokolenia, tego, które pewnie i nas podgląda w jakiejś części teraz, mniej waży Kuba Wojewódzki, a bardziej waży Jan Nowak, umowny, internetowy, który ma zupełnie inną charyzmę, ma zupełnie inny styl bycia, zupełnie inny styl przekonywania i okazuje się, że ma zupełnie inną wiarygodność niż osoby, które do tej pory uchodziły za ikony dla niektórych. Możliwe, że to jest też wypadkowa tego, że ludzie z sieci są bardziej dostępni dla ludzi. Wiesz, bieżący kontakt, odpowiadasz na komentarze, na wiadomości. Gdzieś jest takie poczucie, że jesteś bliżej tej osoby. I może to jest efektem jakby sukcesu tego, że sieć dzisiaj... Chociaż my też właściwie dzisiaj, wiesz, sieć to znaczy jesteś wszędzie. No tak. Ludzie sobie włączają, wybierają, czy chcą stronę główną Onetu, czy aplikację, czy Facebooka, czy YouTube'a. Co jest też fajne, można popatrzeć, porównać, zobaczyć, jak te osoby zmieniają miejsce oglądania i to jest fajne. Rzeczywiście, tak. Że wiemy o nich więcej niż do tej pory wiedziała telewizja swoich widzów. Tak. A co ty wiesz o modzie, powiedz? Wiem tyle, że jest to ciekawe uzupełnienie naszej osobowości i myślę, że szukanie własnego stylu bardzo nam pomaga w dzisiejszym świecie, ponieważ jak nas widzą, tak nas piszą. Nie chcę przez to powiedzieć, żeby oceniać książkę przez pryzmat okładki. Natomiast pierwsze wrażenie budujemy w kilka sekund. I
tutaj spotykamy, mam wspólny mianownik z modą, właśnie z tym. No dobra, i jak tak wpadłem dzisiaj w redakcji, to pewnie nie miałeś okazji zobaczyć, ale teraz wpadłem do samochodu, pierwsze kilka sekund, powiedz całą prawdę o mnie. Ja wierzę, że masz swój styl, jesteś temu wierny, nie casualowy, taki prosty, ale tak, uważam, że nie jesteś osobą, która jest źle ubrana. Nie wymieniałbym ciebie w rankingu najgorzej ubranych. Paulina, słyszysz? Wiesz, mam taką dziewczynę, która dzisiaj akurat jest na mnie wkurzona generalnie, bo się jakoś właśnie nasze style się czasami rozjeżdżają, więc ją serdecznie pozdrawiamy. Płacimy jej największe pieniądze na rynku. Powiem ci, podejrzewam, że gdybyśmy ciebie poprosili o to, żebyś ubrał Kuźniara, to myślę, że nasz budżet mógłby wyglądać inaczej rok do roku. No ciekawe, czy nam się też drogi rozeszły, czy byśmy mieli spięcie. Ale bo ciebie trzeba by się słuchać, nie? To znaczy stylistów trzeba się słuchać trochę, co? Ja nie jestem takim stylistą sensu stricte, natomiast ja pracując, jeżeli pomagam swoim znajomym albo osobom, z którymi współpracuję, staram się ich słuchać i nigdy nie przebierać ich na własną modłę, bo myślę, że to ty masz się dobrze w tym wszystkim czuć. I trudno by było mi teraz jakby namawiać cię za wszelką cenę do tego, żebyś nałożył coś, chyba że uważałbym, żebyś naprawdę wyglądał w tym dobrze. I jeżeli wiem, że to mogłoby tobie pomóc, to czemu nie? I spędzasz, jak masz partnera takiego biznesowego, kogoś, kto potrzebuje twojego wsparcia, to z facetami się wychodzi na zakupy szybciej, czy nie? To szybciej trwa? Mam taką teorię, że z facetami jest łatwiej, ponieważ nam facetom trzeba wgrać oprogramowanie. My wgrywamy oprogramowanie, wiemy, że co na przykład co miesiąc trzeba pójść do fryzjera, co miesiąc trzeba pójść do barbera, taka koszula z tymi spodniami jest dużo łatwiej. Z kobietami jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, myślę. Trzeba wgrywać. One lubią kombinować w tych aspektach. Tutaj pójdzie do jednego fryzjera, tu za chwilę pójdzie do drugiego fryzjera. Z facetami jest pod tym kątem łatwiej w mojej ocenie. Nawet patrząc na tych najważniejszych naszych ludzi, a powolutku skręcamy w ich stronę, to prezes zawsze w jednym garniturze, zawsze czarnym, nie wiem dlaczego. Powinien być granatowy. Prawda? Tak. I zawsze czarny krawat. To jestem w stanie zrozumieć, bo powiedzmy, że to jest jakaś jeszcze żałoba trwająca bardzo długo. Natomiast ona, i tutaj pani Dominiko, jak mówię ona, to ty od razu powinieneś na baczność? O właśnie. Zobacz, to jest płaszcz, czy to jest żakiet? Co to jest? To jest płaszcz. Płaszcz. To jest płaszcz. Bordowy. Zawsze na stadion należy taki, prawda? Jakoś tak. Powiedz, jak sobie już patrzymy na panią Beatę i dzisiaj jest dużo takich drwiących cały czas z jej wyglądu, z tych żakietów i tak dalej. Czy to jest osoba ubrana dobrze, twoim zdaniem? Jest ubrana, widać jakoś, bo ja w ogóle zauważyłem, że u niej jakiś kolor zaczął się pojawiać od jakiegoś czasu. Broszkę mijamy oczywiście. Tak, chociaż wiesz, że dorzuciła teraz poszetkę do broszki. Tak. Ostatnio na wspólnej konferencji z prezesem miała jedno i drugie. Czy to coś znaczy? Jest taka teoria, że ubiór ma w pewien sposób też przykuwać uwagę. No i w przypadku pani Beaty Szydło, no trudno powiedzieć, jest, żeby nie przykuwał uwagi, bo jednak przykuwa. Czy to jest bardziej żakiet, czy bardziej uniform? Czy to jest, ten styl można jakkolwiek nazwać? Musiałbym zobaczyć się z panią Beatą prywatnie, bo nie wiem, jak ona prywatnie się nosi. A jeżeli nosi się też prywatnie w ten sposób, no to należy uznać, że to jest jakby forma jej stylu. Jasne. A jeżeli nosi to tylko wyłącznie w takich w relacjach publicznych, no to pewnie jest to forma uniformu. Chciałbyś się zabrać za... Może miałeś taką prośbę, żeby ubrać jakiegoś polityka? Tak? Nie miałem. Natomiast współpracowałem z osobami, które piastują stanowiska prezesowe, jako prezesi. Prezeskie, przepraszam. I z takimi osobami tak, ale za polityką. Kurczę, wiesz, to ja myślę, że w polityce to dużo by było do zrobienia. Ale zobacz, wydaje się prosta rzecz, nie? Garnitur i tyle, nie? Niby tak, ale jednak myślę, że diabeł tkwi w szczegółach. No i tak jak powiedziałeś, na czarny garnitur, gdzie powinien być granatowy na przykład. No, ale dlaczego nie czarny, no? No bo jednak zgodnie z zasadami lepiej jest w granacie. Ten granat coś psychologicznie jest nawet potwierdzone, że jest ciekawszym, lepszym kolorem, lepiej odbieranym. Okej, a cały czas działa to, co działało w przypadku Tuska kiedyś, czyli niebieska koszula i kupujesz serca wszystkich? Już nie, bo myślę, że to też jest troszeczkę tak, że nasza świadomość w tym aspekcie się poszerza i jakby trudniej nam kupować takie zagrania, ale to są takie sprawdzone rzeczy. Ja jak na przykład nie wiem, jak mam się ubrać, to zazwyczaj nakładam po prostu białą koszulę i na przykład dżinsy, czy marynarkę, czy ramoneskę. Wiem, że to będzie zawsze dobrze się sprawdzało. Ale zobacz, jak Szarapowa wychodziła na konferencję prasową, na której się przyznawała, że brała doping, to wyszła cała na czarno, nie? Żeby tylko skupić uwagę na swojej takiej pokorze, takim przepraszaniu i tylko na słowach, które wygłosiła właściwie z kartki. I zwróć uwagę, że czego by nie mówić o modzie i o tym aspekcie, to jednak on ma wpływ na odbiór. Jednak, to prawda, tak. No. Jednak należy zwracać na to uwagę, nie należy przeginać pałki przysłowiowej w tym temacie, zostawić to dla osób, które się tymi tematami być może szerzej zajmują, tutaj czy tej styliści, czy fasioniści, ale jednak wpływ, tak jak wyglądamy, ma wpływ, jak nas odbierają inni. Mówiliśmy o brodzie, a widzowie nasi teraz mówią, no o co chodzi z wąsami, bo rzeczywiście wczoraj akurat widziałem przesympatycznego Dawida P,
jak podsiadło, który zapowiadał na opener Depeche Mode i Dawid cały czas się trzyma tych swoich wąsików. Nie wiem, czy to jest, bo w jego przypadku ta granica między powagą a humorem jest bardzo cieniutka, ale to jest jakaś nowa moda? To nie jest nowa moda. Postarzanie się? Czy nie wiem, postarzanie. Były brody, teraz są wąsy, a jest też listopad, a listopad to akcja Movember. Ach, no tak, jest. Poszerzanie świadomości kwestii związanej z nowotworami występującymi u mężczyzn. Ja postanowiłem zgolić swoją brodę i zostać przy wąsach. Chyba tęsknota za wizerunkiem mojego taty z dzieciństwa. No ale zobacz, no, dodają ci trochę, nie? Trochę dodają, ale odjąłem sobie tym, że ściąłem włosy, bo podobno odmłodniałem o 5 lat. Tak, dłuższe włosy jednak nie postarzały. Ja na razie zostaję z wąsami, zobaczymy do kiedy. Bo masz tak, że jak się budzisz, no to nie możesz się ubrać tak, jakbyś chciał, niechlujnie, tylko myślisz sobie, że oni wszyscy będą na to patrzeć, skoro jesteś nie, trochę trendseterem. Nie, trochę tak, jakby, okej, jeżeli wiem, że mam spotkanie na przykład z tobą, no to nie przyjdę w dresie, jednak z szacunku też do ciebie i do odbiorców staram się wyglądać dobrze. Poza tym jest to element mojej pracy, więc to też jest szacunek dla mojej pracy i dlatego, że jeżeli ja mówię o wizerunku, o istocie wizerunku, to trudno by było, gdybym pojawił się nagle w poszarpanym t-shircie i w dresie. Chociaż myślę, że chociaż jakbyś powiedział, że właśnie taka jest teraz moda, no, to wiesz, to każdy by oczywiście uwierzył, powiedział kamień. Ja mogę trochę więcej. Ja mogę trochę więcej pewnie niż część swoich gości. Dzisiaj idziemy tak, proszę bardzo. Natomiast z Kamilem spotykamy się, żeby zagrać wam jego muzykę, co może dla wielu być zaskoczeniem, ale zanim do tej muzyki wrócimy, to najpierw połóżmy ją na stół i posłuchajmy. Domino, wybrałeś coś? Tak. Bo tam masz dwa utwory. Pierwszy jest polski, ale my nie chcemy po polsku. In English, proszę, dobrze? Spróbuję. No to gramy. Close my eyes. Wonder now if God is on my side. All my prayers just bouncing off the sky. How long? Here I am once again in a waiting room, hoping to hear good news. Hoping to hear. Not enough. These empty words that try to cheer me up. I wanna fake a smile, but I'm not that tough. And try not to fall apart. Letting time away is hardest part. Wow, kto się jeszcze nie zakochał, teraz już nie będzie mógł inaczej, no. No miejmy nadzieję, że... Nie, no wstydu nie ma. Nie ma wstydu. Bardzo się z tego cieszę, że nie ma wstydu. Na tym mi bardzo zależało. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi decyzja moja o tym, że chcę wejść w świat muzyczny i zacząć mówić muzyką, o czym zawsze marzyłem, może być nadal kontrowersyjna i taką formą odcinania kuponów troszeczkę od tego, nie, co... Nie, wiesz, odcinałbyś kupony, gdybyś spróbował coś nagrać, fałszowałbyś... A tutaj jednak tak, zdaję sobie sprawę, że to jest dobrej jakości. To by się po prostu może podobać albo nie. Ale bo zapłaciłeś za ten głos, tak? To ktoś normalnie śpiewa w studiu, dołożyłeś bardzo ładnie, wiesz. Tak, ten wokalista nazywa się Autotune. Nie, to jest mój wokal. Ja nie ukrywam też, że spędziłem ponad 2 lata na intensywnych ćwiczeniach emisji głosu, zanim w ogóle weszliśmy do studia, bo wiedziałam, że muszę zrobić to na najlepszym, największym, na najmocniejszym poziomie, na jakim mnie stać. I cieszę się, że nie ma siary na mieście. Nie, no wstydu nie ma. Znaczy na razie w Szwecji, no ale zobaczymy, jak z tym wiesz, pojedziesz w Polskę. W Szwecji się nikt tym nie przejmuje. Jesteśmy już po 2 koncertach promocyjnych i na szczęście mamy bardzo pozytywny odbiór. Ale wiesz, bo nagrać to w studiu, kiedy możesz poprawić, no, to jasne. A jak wychodzisz na scenę, to była trema? Była trema. Koncert premierowy swój pamiętam. Pamiętam tylko początek i koniec i pamiętam czarną dziurę. Czyli upił się przed koncertem. Prawdziwy muzyk, no tak. Natomiast drugi koncert już był przyjemniejszy. No ale jednak dzielenie się muzyką na żywo to jest 100 razy lepsze niż studio. Praca w studio to jest taka inwestycja we mnie, bo to tak jak powiedziałeś, wiele rzeczy można poprawić oczywiście, ale jednak pod kątem emisyjnym to jest zupełnie coś innego, ale wyjście na scenę i podzielenie się na żywo, myślę, to weryfikuje. A to biletowane było, czy nie? Nie. Nie, tak nie po prostu, było do przyjaciół. Jeden był zamknięty, bo to była premiera klipu i samego albumu.
Drugi koncert nie był, z tego co wiem. Jasne. Nie, dlatego mówię, bo ostatnio jak sobie plotkowaliśmy tutaj z muzykami, to Piasek nawet mówił, tak? Dzisiaj cały czas wyznacznikiem tego, gdzie jesteś, kim jesteś i czy chcą cię słuchać, jest to, czy sprzedałeś bilety, czy nie, nie? Więc no, tak. To wszystko przed tobą. Tak, jeszcze. Dzisiaj nie sprzedajemy muzyki w formie płytni, zarabiamy na płytach, zarabiamy koncertami. Koncerty. Co? Tego będzie więcej niż te dwa utwory, które mamy? Tego już jest więcej, tego jest 9 utworów. No. Płyta, granica, tak. Ale wypuściły się wszystkie na jednej płycie, czy tak jak to dzisiaj w zwyczaju jest, wiesz, jeden utwór, zobaczymy jak się rozniesie, nie, zrobimy ten drugi. Kawałek, który przed chwileczką wyszedł w styczniu i on był taką jaskółką, którą testowaliśmy, chcieliśmy zobaczyć, jak rynek zareaguje. Rynek zareagował, o dziwo, bardzo pozytywnie. A co to znaczy rynek dzisiaj w Polsce? Odbiorcy, moi odbiorcy, bo ja też nie ukrywam, że ja się strasznie boję być taką osobą, człowiekiem renesansu. Mhm. I kiedy... Tu ubierze, tu zaśpiewa, tak, tu gary zmyje jeszcze. Tak, tak, tu jeszcze opowiem w ogóle swoje przemyślenia i tak dalej, więc ja jednak staram się trochę zawęzić tematykę. Co sądzisz o nowej ordynacji wyborczej? No jak napiszę o tym piosenkę, to ci powiem. Ja mam teraz tę komfortową sytuację, że mogę mówić muzyką i tak chciałbym opisywać swoją rzeczywistość, więc... Przetestowaliśmy, jakkolwiek to brzmi. Tamtą piosenką był bardzo pozytywny oddźwięk. A kto się musi posunąć na rynku muzycznym, skoro ty wchodzisz? Jak to jest? Gdzie? Nie chciałbym tego tak rozpatrywać. Myślę, że Piasek musi trochę się przesunąć tutaj. Dawid też troszeczkę, czy nie? Ja Dawida bardzo szanuję. Wpuszczamy policję, czy nie? Wpuśćmy. Dobra. Myślę, że kultura na obrazę idzie. Podziękowali, patrz. Pozdrawiamy. Nikt się nie posuwa, myślę, że dla każdego z nas jest miejsce. Myślę, że... Jest tak dzisiaj w Polsce? Masz takie wrażenie, że wiesz, wchodzisz na bardzo zajętą scenę, bardzo, bardzo gdzie jest scenę. Bardzo fajny poziom. Tam to już w ogóle nie ma wstydu, nie? To tak, nie ma takiego. Tak. Mówimy o tej scenie. Oczywiście. Takiej muzyki niekoniecznie łatwiej, lekkiej i przyjemnej, tylko takiej fajnie zrobionej. Nie? Tak. Więc tam rzeczywiście jakby nie ma wstydu i to po stronie kobiet i facetów. Tak, 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 tak. Więc ja jestem osobą, która stara się brać życie takie, jakim jest. To znaczy, ja zrobiłem swoje, zrobiłem to najlepiej, jak potrafię. Natomiast też jestem pogodzony, że być może nie będzie popytu na to i ludzie nie będą chcieć słuchać Kamila. Ale mam nadzieję, że masz jakieś hejty chociaż troszkę. Mało. Mało? Mało. Czemu? Bo ja staram się być takim równym ziomem. No wiadomo, że są ludzie, którym nie pasuje, ale babcia nauczyła mnie takiego jednego powiedzenia, że nie jestem zupą pomidorową, którą mają lubić wszyscy. No dobrze. I tego się trzymamy. I co odpowiadasz tym ludziom, którzy mówią, stary, co ty będziesz mi tu o modzie mówił, zobacz na siebie, tfu. Ja mówię, okej, twoje zdanie, szanuję twoje zdanie, nie musimy się z nim zgadzać. Stary, ja słuchałem Piaska, to dopiero jest muzyka, to kwilenie tutaj, tfu. To co mówisz ty? No też ma się prawo nie podobać, to są gusta i guściki, no kurde, widzisz. No nie, nie, no dobrze, dobrze. Tak uważam, no to już, ja myślę, że... co człowiek to opinia? Nie zgadzam się z hejtem. No w Polsce za 38 milionów, wiesz, dokładnie. Na każdy temat. Czytam opinię na swój temat, natomiast nie czytam hejtu, bo to chyba tak trzeba rozgraniczyć. No, mnie wydaje mi się, tak, chociaż dzisiaj trudno, wiesz, dzisiaj to słowo stało się tak modne, że każda krytyka jest traktowana jako hejt i ludzie czasem nie słuchają uwag, które mogłyby im po prostu pomóc też. Tak, a pokorny ciele dwie matki z się, więc ja staram się mieć taki zdrowy dystans i jeżeli coś jest hejtem, to uważam to jako hejt, natomiast jeżeli to jest krytyka, która może pomóc być mi lepszym człowiekiem czy muzykiem, no to dlaczego tego nie słuchać? A ty masz już tak, bo ostatnio, kiedy była u nas Macadamian Girl, to zauważyliśmy, zresztą sama się do tego przyznała, że to już jest prawie firma medialna, wiesz, że jest osoba od Instastory, jest osoba od Snapchata, jest osoba od Facebooka, jest ktoś, kto tweetuje, trochę przesadzam, ale jednak jest tam cały sztab, redakcja ludzi, z którymi ona każdego dnia musi się przygotować. Z tą marką robimy to, tutaj nagrywamy to, tego olewamy. To już powoli u ciebie też tak wygląda? Też tak jest, mamy biuro wynajęte i mamy kilka osób, które działają z nami. Tak, no i to jest poniekąd redakcja. Ile trwało budowanie tej twojej firmy? 4 lata. Ale to powiem tobie szczerze, że mnie to zaskoczyło, ponieważ ja założyłem bloga, po prostu potrzebowałem odskoczni. W ogóle nie wiedząc o czym, czym jest blogosfera i że na tym się pieniądze zarabia. I kiedy po pół roku dostałem zapytanie od jednej z firm, czy za udostępnienie ich kampanii dostanę pieniądze, mówię... Dawaj! Prawda? Mówię, tak, to tak łatwo. A po roku jakby byłem w stanie już z tego żyć samodzielnie, rezygnując z pracy w korporacji, jednocześnie dając zatrudnienie dla osób, które ze mną pracują i poszerzając tą działalność, no to głupotem byłoby tego niewykorzystywanie. Jasne. No poza tym jesteś na swoim. Dokładnie. Więc musisz płacić podatki, więc skarbowy się do ciebie odzywa. Uwielbiam. No właśnie. Skarbowy. A jaki ZUS płacisz? 1000 ile? To jest ponad 1000. No tak, tysiąc, tak, tysiąc, właśnie, prawie 51, 52, tak. 53, super. Czyli jesteś oskładkowany, dobrze. Opodatkowany i to nieźle. To nieźle. Całe szczęście, dzięki temu możemy płacić 500 zł na te dzieci. Ale wiesz co,
Nie wiedziałeś, co to jest blogosfera? Wszedłeś tak po prostu i zobaczyłeś, że tam jest morze gotówki do wzięcia? Nie. Założyłem to tylko i wyłącznie, ponieważ byłem w bardzo intensywnym czasie swojej kariery zawodowej wtedy w korporacji. I pamiętam, że kiedy rozmawiałam z swoim psychologiem, bo w tamtym czasie korzystałem z terapii, pani psycholog zapytała mnie, czy ty robisz coś poza życiem zawodowym? A ja nie powiedziałem, kiedy? Ja nie mam czasu. No i wtedy za namową koleżanki, ona mi zasugerowała, słuchaj, masz dobrą stylówkę, jesteś związany z branżą modową, bo ja swoje doświadczenie tam zbierałem. Masz brata, który robi dobre zdjęcia, spróbuj. Tak spróbowaliśmy. Fajnie. Właśnie to, o czym mówisz, u Makadamian też to jest. Nie? Zdjęcie dzisiaj musi być takiej jakości, że nie, to tam też nie może być wstydu. Oczywiście. Nie ma czasu na złe zdjęcia. Tak, to jednak praca wielu ludzi. Ja zawsze to podkreślam, że ja sobie mógłbym tutaj piękne stylizacje robić i tak dalej, ale myślę, że gdyby nie zespół, z którym pracuję, gdyby nie moi odbiorcy, no to nawet byśmy pewnie nie rozmawiali dzisiaj. Czy jest trochę tak jak z Top Gearem, powiedzmy. Oni dają samochody, a tobie ludzie dają ubrania i mówią, oceń to na przykład. Albo ja oczywiście selekcjonuję te ubrania. Ale jesteś w stanie powiedzieć, że nie, no to w ogóle oczywiście, nie. A patrzysz na to, gdzie to szyte, kto to szyje. Zwracam uwagę, staram się zwracać uwagę. Czy to małe, czy duże rączki? Na to, gdzie to jest szyte, z czego to jest wykonane dzisiaj w dobie poliestru. No poliester to jedno, ale też w dobie takich całych awantur o to, w jakich warunkach pracują ludzie. Trzeba zwracać na to uwagę. To jest, myślę, że tak problemowa sytuacja, tak duża w ogóle sytuacja, jak sobie obserwuję, ale cieszę się, że też ta świadomość coraz mocniej rośnie. I na naszym rodzimym rynku pojawiają się bardzo ciekawe marki, osoby, które tworzą dużo ciekawych rzeczy, więc myślę, że... Marki, osoby i co najważniejsze rzeczy, które są szyte w Polsce, fajnie wyglądają, wiesz, i nie ma przy nich żadnego wstydu. Tak, nie ma siary też na mieście. Kamil, powodzenia. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. Wyrzucimy Cię tutaj pod biurem naszych przyjaciół z Agory i zabierzemy naszego kolejnego gościa. Tylko proszę Cię, nie iść do żadnej gazety.pl. Onet rano Ci wystarczy. Wystarczy. Dziękuję Ci wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Powiedz przyjaciołom, że nie gryzłem, nie biłem, nie w ogóle. Się, to się spoko, Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć. Hej, dziękujemy bardzo.